Bądźcie naśladowcami Bożymi, jako synowie najmilsi, i postępujcie w miłości, jako i Chrystus umiłował nas i wydał samego siebie za nas na dar i na ofiarę, na wonność wdzięczności. A rozpusta i wszelka nieczystość albo chciwość niech nie będą nawet wspomniane między wami, jak przystoi świętym. Podobnie też i bezwstyd albo głupie mowy lub nieprzystojne żarty nienależące do rzeczy, ale raczej składanie dziękczynienia, bo o tym winniście być przekonani, że żaden rozpustnik albo nieczysty lub chciwiec, co jest bałwochwalstwem, nie ma dziedzictwa w Królestwie Chrystusowym i Bożym. Niechże was nikt nie zwodzi próżnymi słowy, bo za to nadciąga gniew Boży na synów niedowiarstwa. Nie wchodźcie więc z nimi w uczestnictwo. Niegdyś bowiem byliście ciemnością, ale teraz staliście się światłością w Panu. Postępujcie jako synowie światłości, bo owoc światłości polega na wszelkiej dobroci, sprawiedliwości i prawdzie. Ewangelię zapisaną u świętego Ewangelisty Łukasza, którą jako słów Bożych z uszanowaniem powstawszym wysłuchajcie. Onego czasu wyrzucał Jezus czarta, a ten był niemy. A gdy wyrzucił czarta, przemówił niemy i zdumiały się rzesze. I mówili niektórzy z nich, przez Belzebuba, księcia czartowskiego, wyrzuca czarty. A inni kusząc, domagali się od niego znaku z nieba. Ale on, znając ich myśli, rzekł im, wszelkie królestwo rozdzierane niezgodą będzie spustoszone, a dom na dom upadnie. A jeśliby i szatan rozdzierany był niezgodą, jakże się ostoi królestwo jego? Skoro powiadacie, że ja przez Belzebuba wyrzucam czarty. A jeśli ja przez Belzebuba wyrzucam czarty, synowie wasi przez kogo wyrzucają? Dlatego oni będą sędziami waszymi. Lecz jeśli ja mocą Bożą wyrzucam czarty, wtedy przyszło do was Królestwo Boże. Gdy zbrojny mocarz strzeże domu swego, bezpieczne jest to, co ma. Ale jeżeli mocniejszy od niego nadejdzie i zwycięży go, zabierze wszystko jego broń, w której ufał, a łupy jego rozda. Kto nie jest ze mną, przeciwko mnie jest, a kto nie zgromadza ze mną, rozprasza. Gdy duch nieczysty opuści człowieka, błąka się po miejscach bezwodnych, szukając odpocznienia, a nie znajdując mówi, wrócę się do domu mego, skąd wyszedłem. I wróciwszy, znajduje go umiecionym i przyozdobionym. Wówczas idzie i bierze ze sobą siedmiu innych duchów, gorszych od siebie, i wszedłszy mieszkają tam. I stają się późniejsze rzeczy człowieka owego gorsze niż pierwsze. I stało się, gdy to mówił, że pewna niewiasta z tłumu donośnym głosem rzekła do niego, błogosławione łono, które cię nosiło i piersi, które ssał. A on rzekł, raczej ci są błogosławieni, którzy słuchają słowa Bożego i strzegą go. Tyle jest słów Ewangelii zapisanych na dzień dzisiejszy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Gdy mocarz zbrojny strzeże swego domu, to nikt nie może zabrać jego łupów. Pan Jezus opowiada nam dzisiaj tą przypowieść, aby pokazać samego siebie jako tego, który zwycięża mocarza, który zdobył łupy. Tym mocarzem, który zostaje pokonany, jest zły duch, który w niewolę wziął ten dom, który w niewolę wziął jakiegoś człowieka. Możemy jednak spojrzeć w tej przypowieści na czas poprzedzający te wydarzenia. Spojrzeć na człowieka, który mieszka sobie w tym domu i który zostaje dopiero pokonany przez tego mocarza, przez złego ducha, który zdobywa niejako ten dom, zdobywa te łupy, które bierze go w posiadanie swoją przemocą. I dzisiaj spójrzmy na nas jako na takich właścicieli takiego domu, którzy muszą się strzec, aby ich dom nie został zdobyty przez takiego mocarza. Co więcej, my sami powinniśmy być właśnie jak taki mocarz, który broni swojego domu, który broni swojej duszy przed opanowaniem jej przez tego
mocarza, o którym Pan Jezus mówi przez złego ducha. I przede wszystkim, aby bronić naszego domostwa, musimy wiedzieć, co jest prawdziwym niebezpieczeństwem. I tak, gdy mówimy o takim zdobywaniu domostwa, zdobywaniu duszy przez złego ducha, to być może niektórym kojarzy się to z jakimiś egzorcyzmami, może się to kojarzyć z jakimś opętaniem. Tak naprawdę zupełnie nie o tym tutaj mówimy. Zły duch zdobywa duszę poprzez grzech ciężki, a nie poprzez opętanie. Opętanie jest pewną władzą nad ciałem człowieka. Z punktu widzenia złego ducha rzecz zupełnie trzeciorzędna, bowiem ono do piekła człowieka nie zaprowadzi. Może w jakiś tam sposób odciągać człowieka od dobrego, natomiast do piekła człowieka zły duch wtrąci poprzez wciągnięcie go w grzech ciężki. I to jest prawdziwym zdobyciem tego domostwa. To jest prawdziwym zdobyciem tej duszy i przed tym właśnie musimy się bronić. Przed tym musimy się strzec. A więc tutaj już na samym początku uważajmy na wszystkich takich bajkopisarzy w cudzysłowie, którzy próbują nam wmówić, że największe niebezpieczeństwo to jest jakieś niebezpieczeństwo fizyczne. Krążą takie w zasadzie dosłownie bajki, na przykład o trzech dniach ciemności, gdzie przedstawione są takie trzy dni, kiedy zły duch będzie atakował praktycznie fizycznie, kiedy trzeba będzie się bronić w tych właśnie opowieściach poprzez określony rodzaj świeczki i określony rodzaj folii na okna. Takie historie krążą i niestety wiele dusz pobożnych w takie historie wchodzi. Jest to bardzo poważny błąd, bowiem atak złego ducha, atak tej ciemności, oczywiście zapowiadany i w Księdze Apokalipsy, i wielu świętych o tym mówi, że nadejdzie taki czas ciemności, że nadejdą czasy ciężkie i to w historii Kościoła nadejdą wielokrotnie, kończąc tym wielkim nadejściem ciemności w czasach Antychrysta. Oczywiście, że takie czasy nadejdą, ale niebezpieczeństwem w tych czasach jest ciemność, która w grzech wprowadza, a nie jakieś niebezpieczeństwa, przed którymi człowiek chroni się konkretnym rodzajem świeczki lub konkretnym rodzajem folii. Grzechu mamy się strzec. Mamy pilnować naszych zmysłów, żeby tam tego świata i tego złego ducha nie wpuszczać. Mamy pilnować naszej duszy, żeby nad nią zły duch nie zapanował, a nie bawić się w jakieś gromadzenie przedmiotów, które w jakiś magiczny, cudowny sposób miałyby nas ochronić przed działaniem złego ducha pojętym właśnie swoją drogą fizycznie. Każdy, kto mówi wam, drodzy wierni, o jakimś zagrożeniu ze strony złego ducha, przed którym trzeba się bronić właśnie jakimś konkretnym przedmiotem, tutaj mamy jakaś konkretna, to musi być świeczka, jakaś konkretna folia, to jest albo w lepszym przypadku bajkopisarz, albo w gorszym przypadku zwodziciel. Takich rzeczy w Ewangelii nie mamy. Takich rzeczy w Pismach Świętych nie mamy. Jeśli tam się pojawiają, oczywiście, że się pojawiają zapowiedzi ciemności, zapowiedzi wielkich kryzysów, to zawsze są to kryzysy duchowe, przed którymi trzeba się bronić na poziomie duchowym, przed którymi przede wszystkim trzeba się bronić walcząc z grzechem. Nigdy o tym nie zapominajmy. No i teraz kilka słów właśnie o tym, skoro już wiemy, co jest prawdziwym zagrożeniem. Że prawdziwym zagrożeniem, przez które ten mocarz zdobywa nasz dom, naszą duszę, nie są jakieś tam pułapki cielesne, to znaczy nie są to jakieś zasadzki, które, przed którymi broniłoby się jakimiś przedmiotami. Tylko że prawdziwym zagrożeniem jest grzech, jest wejście duszy w grzech. Wiedząc już o tym, musimy się zastanowić, jak mamy się bronić. Otóż nie przez przypadek nazywa się zmysły oknami naszej duszy. Przez zmysły wpuszczamy do naszej duszy jakieś treści. No i faktycznie do tego naszego domostwa możemy wpuścić tego złego mocarza,
poprzez te okna naszej duszy. Jeśli nieroztropnie je otwieramy, jak człowiek, który otwiera okno w czasie burzy, musi się spodziewać, że do środka i mu tam napada, i najprawdopodobniej woda dostanie się do środka i wiatr może jeszcze zniszczyć wnętrze tego domu. Tak samo my, gdy otwieramy naszą duszę na te burze tego świata, gdy nieroztropnie patrzymy się na rzeczy tego świata, gdy korzystamy nieroztropnie z mediów, gdy słuchamy plotek, gdy nasze oczy przyklejamy do wszystkich tych wydarzeń tego świata, gdy skupiamy się na tym, co tam sąsiad źle zrobił, czy to sąsiad dosłownie, czy to sąsiad z ławki w kościele, czy to sąsiad w ogóle po prostu jako nasz bliźni. Jeśli nasze okna, te okna naszej duszy otwieramy cały czas na to, co inni gdzieś tam zrobili nie tak w świecie, w kościele i w naszym najbliższym otoczeniu, a no to nie dziwmy się później, że nasza dusza jest niespokojna. Nie dziwmy się później, że nasze mieszkanie jest zdemolowane. Bo otworzyliśmy te okna w czasie burzy. Wpuściliśmy tego mocarza przez okna, a on tam wszedł. I w jakimś stopniu już wziął to nasze mieszkanie w posiadanie. To jest poważne zagrożenie. To jest poważne duchowe zagrożenie, gdy te nasze okna naszej duszy otwieramy szeroko na wszystko, co w tym świecie się dzieje. Czy to na jakieś kuszące przyjemności, czy to na te burze, które tym światem targają. Pilnujmy tych naszych oczu. Dzisiaj słyszeliśmy w antyfonie na wejście: oczy moje zawsze ku Panu. Tak powinno to wyglądać. Te oczy naszej duszy, okna naszej duszy powinny być otwarte na to, co boskie, na Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na tym powinniśmy się skupiać, a nie ciągle otwierać te nasze okna na burzę tego świata. Inny sposób, w jaki zapraszamy jeszcze tego złego mocarza do naszego domu, to jest nasz język. To jest to, co mówimy. Można powiedzieć, że tutaj czasami działamy jak człowiek, który upublicznia informacje, kiedy ma zamiar wyjechać na urlop, podając dokładnie adres swojego mieszkania. Taki człowiek aż się prosi o to, żeby ktoś się tam włamał. Skoro udziela takich informacji, no to jest to, można powiedzieć, zaproszenie dla takiego złodzieja, który chciałby właśnie wtedy przyjść, no kiedy nikogo nie ma. I my czasami poprzez nasze słowa aż się napraszamy do złego ducha, żeby on do nas przyszedł. Czasami aż nie możemy, to może jesteśmy jak tacy akwizytorzy namolni, którzy nieustannie dzwonią, na przykład tacy jak ludzie gdzieś tam z banku, którzy dzwonią nieustannie z nowymi ofertami. I my tak czasami dzwonimy do tego złego ducha, pukamy do niego nieustannie, żeby on do nas przyszedł. I nawet sobie z tego sprawy nie zdajemy. Robimy to wtedy, kiedy mówimy wszelkie niepotrzebne słowa. Pan Jezus powie, że z każdego niepotrzebnego słowa zdamy sprawę na sądzie ostatecznym. Z każdego niepotrzebnego słowa. Oczywiście niepotrzebne słowo trzeba tutaj brać dosłownie. To jest takie słowo, które faktycznie jest na tym poziomie bytu niepotrzebne. To znaczy takie, którego lepiej, żeby go nie było. Nie oznacza to, że jak człowiek porozmawia o pogodzie, to od razu popełnił grzech. I w ten sposób złego ducha do siebie zaprasza. Ale jeśli właśnie nasz język służy nam do tego, no bo wcześniej otworzyliśmy okna na ten świat, wchłonęliśmy cały ten brud tego świata, no to oczywiście później trzeba jakoś ten brud gdzieś tam wygarnąć. No i w naszej duszy on się gromadzi. No to my jeszcze naszym sąsiadom, naszym najbliższym opowiadamy oczywiście o całym tym brudzie. No i właśnie. I właśnie w ten sposób bardzo łatwo można tego złego ducha do naszej duszy zaprosić, wylewając ten jad, opowiadając o tym, co ten i ten zrobił źle, i tamten zrobił źle, i tutaj, i narzekając, i krytykując, sącząc ten jad naszym językiem. Tak łatwo jest to zrobić, tak łatwo nam to przychodzi, a naprawdę jest to zaproszenie dla złego ducha.
No bo czegoż on może chcieć bardziej niż zgorzkniałej duszy, która ciągle innych krytykuje? Jakaż może być lepsza gleba dla niego niż dusza pyszna, która wciąż nie ma innego tematu niż mówienie o tym, co tam inni źle nie zrobili? I oczywiście, że zdarzają się sytuacje, że trzeba błąd nazwać błędem, trzeba herezję nazwać herezją. Oczywiście, że takie rzeczy się zdarzają, tylko że no właśnie tak na co dzień, w naszych zwykłych, codziennych rozmowach, no przeważnie nie musimy akurat paląco ostrzegać kogoś przed jakąś herezją. Przeważnie nie jest to tak, że musimy kogoś ostrzec przed jakimś właśnie palącym zagrożeniem, tylko przeważnie no to jest tak, że taki sączymy nasz jad. Że to, co wchłonęliśmy te burze tego świata, no to później po prostu wylewamy dalej na zewnątrz bez żadnej potrzeby. Odpowiedź, jak się obronić przed tym złym mocarzem, jest dosyć prosta. Trzeba zaprosić Pana Jezusa do naszego serca i przy Nim trwać. Trzeba, żeby okna naszej duszy były zamknięte na te burze tego świata. A nie o to chodzi, żeby teraz udawać, że o niczym nie wiemy, co się dzieje w świecie i w ogóle nie mieć żadnych informacji. Wszystko jest kwestią pewnego wyważenia. Chodzi o to, żeby nie marnować czasu na nieustanne wędrówki po internecie, na nieustanne plotki i tak dalej, i tak dalej. I podnieśmy nasze oczy do Pana. Tak jak to słyszeliśmy w dzisiejszej antyfonie na wejście. Tam kierujmy nasze spojrzenia. Módlmy się do Pana naszego Jezusa Chrystusa. Prośmy Go o siłę. Gdy przychodzimy tutaj przed Najświętszy Sakrament, prośmy Go, aby On nas z naszych grzechów oczyścił. Prośmy Go, aby dał nam siłę do walki z Nim. Tutaj kierujmy nasze spojrzenie. Zamiast chłonąć te burze, te plotki, spełniajmy nasze obowiązki. Módlmy się, milczmy, trwajmy przy Panu. A jeśli mówimy, to mówmy tak, żeby to były słowa potrzebne. Żeby to były słowa dobre. Żeby to były słowa, które komuś coś dobrego dają. To niekoniecznie zawsze musi być od razu jakaś bardzo ważna informacja. Czasami zwykłe zadanie pytania może już człowiekowi coś dać. Może dać mu okazję do tego, żeby o czymś ważnym opowiedzieć. Może dać mu okazję do tego, żeby się czymś tam podzielić. Prośmy Pana Jezusa, abyśmy potrafili te oczy podnieść do Pana. I zapraszajmy. Zapraszajmy tego prawdziwego mocarza, Pana naszego Jezusa Chrystusa, który mocniejszy jest od każdego innego, aby On chronił to nasze domostwo. I prośmy Go, aby nas pilnował. Żebyśmy tych okien naszej duszy na burze tego świata niepotrzebnie nie otwierali. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.